Cześć, chciałem Wam dzisiaj pokazać jedną z alternatyw pakowania się na ryby na feeder, jaką ja stosuję ostatnimi czasy. Wiadomo, to wszystko można sobie zmieniać, modyfikować. Taka opcja ostatnio mi najbardziej odpowiada. Pochowiec Kresa, tutaj sobie trzymam wędki, arma, podpórki, parasol, tyczki do zmierzenia odległości, więc troszeczkę tego jest. Torba też na różne akcesoria, małe pojemniki Ewa, latarka, najpotrzebniejsze takie rzeczy. Torba Ewa na rzeczy śmierdzące, zanęta, robaki, źwiaderko. I tutaj chciałem Wam pokazać opcję, o którą często pytacie na forach internetowych, czyli alternatywa, jak przewozić kuzo, podnóżek, tackę boczną i tak dalej. Ja to wszystko mieszczę tutaj, do tego jeszcze koszt do podbieraka. Ta torba kosztuje bodajże 60 zł, więc bardzo fajna cena. Są różne alternatywy w sklepach, są innych firm, są torby Ewa też, jak wiecie. Więc... No zaraz, już. O. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu się wszystko mieści, jeszcze jest troszeczkę miejsca na jakieś miski, czy sika na przykład. Kosz, tacka boczna, bardzo słoną Jackson, taką sobie kupiłem, fajna, bardzo ją lubię. Kuzo, no i niżej podnóżek. Więc jakaś alternatywa jest, jak się to wszystko fajnie, wreszcie we wszystkim fajnie zabrać na rybki. Wózek W3 elektrostatyk, jest dosyć duży, to prawda. Ale jeżeli macie kombiaka, to nie będzie z tym problemu. Ja akurat nie mam, więc pakuję ten wózek z tyłu za siedzenia. Więc nic nie muszę tu rozkręcać. Szybciutki montaż i jedziemy z koksem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Szerokości. Hej!